Siemanko, witam wszystkich w nowym roku na kanale, w kolejnym materiale. Dziś dla Was przygotowałem kolejny odcinek z Ali Pack Openingu. Dostawa, spora dostawa paczek, także znów jest co otwierać. No co, chciałbym Wam jeszcze życzyć najlepsze życzenia noworoczne, także oby ten sezon był dużo lepszy niż poprzedni. I co, nie przedłużając, chyba ja zabieram się za otwieranie, a Was zapraszam do śledzenia filmu. Pamiętajcie tylko łapeczki w górę pod filmem, subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I zapraszam Was na kolejne materiały, których na pewno będzie jeszcze sporo w tym roku. Jak nie AliExpressowych, to na pewno postaram się zrobić dużo więcej z nadwody, ale to też nie tylko ode mnie zależy, także co. Ja już nie przedłużam, zapraszam Was do otwierania paczek. To co, lecimy z pierwszą paczką. Pierwsza noworoczna paczka. Zobaczymy, co ciekawego w środku. No to ja już tutaj widzę, spora dostawa haków Gamakatsu. Tutaj mamy rozmiar 1.0. Czwóreczka. Tutaj mamy kolejne 1.0. Tutaj mamy dwa 0. Jedyneczki. I tutaj mamy 2.0 i tutaj jeszcze jedne mamy. Tutaj mamy inne trochę czerwone, też Gamakatsu, tylko że czerwony kolor, dwójeczki. Także tak wygląda pierwsza paczuszka, zapas haków offsetowych, także na jakiś czas mam już, myślę, spokój z offsetowymi hakami. Zaopatrzony jestem dosyć, myślę, sporo. A tutaj jeszcze jest więcej. Jeszcze mamy więcej czerwonych. Kolejne czerwone w rozmiarze 4, 6 i zwykłe w rozmiarze 1. Tylko się jeszcze upewnię. Tak, jedyneczki. Także zapas dość spory. W kolejnej paczce co my tutaj mamy? One się wysypały. Takie przynęty gumowe, miks kolorów z TPR-u. Mega mięciutkie, mega rozciągliwe, także spróbuję tak o to odwrócić, żeby było widać wszystkie kolory. O, tak się mniej więcej prezentują te wszystkie kolory. No, powiem Wam, że gumki bardzo fajna jakość, mega rozciągliwe, także na okonie myślę, że będą bardzo, bardzo fajne. Lush Acer, nie wiem, czy dobrze wymówiłem. 10 sztuk, 5 cm, jeśli dobrze widzę. Tak to wygląda. No, dosyć fajne. Thank you.
Kolejna paczka. Tutaj również łączona paczka. Także co my tutaj mamy? Taki wublerek pływający Walking Dog w rozmiarze 4 cm 3,7 grama. Myślę, że naklejenie będzie bardzo fajne. Spróbujemy to rozpakować. Ze sklepu Kingdom, także też dosyć znany sklep. Zobaczymy, jak to wygląda. Mam taki mały poperek Zidok 40 Kingdom. No myślę, że fajny wobek pływający, jak mówiłem. Myślę, że fajne ryby będą się na nich przydały. Także efekty powinny być bardzo, bardzo fajne. Niestety trzeba czekać na sezon letni, żeby można było użyć tą przynętę, ale już mam fajną wodę na klenie, także na pewno tam go sprawdzę. Tutaj mamy kolejnego woblerka. Widzimy 29 mm, 3,3 grama. Ja się domyślam, że jest to kolejny z tych moich pływających żuczków. Tylko teraz pytanie, w jakim kolorze jest ten? Już sprawdzamy. A i kolejna biedroneczka, także. Już jedną biedroneczkę ostatnio miałem. Przyszła kolejna. Także tutaj mamy to. Co mamy dalej? Kolejne to są oliwki do dropshota lub do dzikarik, metody dzikarik, jak to woli. Kolejną przynętą zamówioną jest Fishing Lure od Fishing Lure. A tutaj mamy cykatkę taką. W takim srebrno-niebieskim kolorze z różowym brzuszkiem. Kotwice bardzo ostre. Cykatka ma, myślę, że gdzieś 70 mm. Nie wiem, czy będzie podany rozmiar. 12 gram, 70 mm, tak. Dobrze obstawiłem rozmiar. No, wygląda dość przyzwoicie, także zobaczymy, jakie będą efekty tejże przynęty.
kolejną przynętą są już znane dosyć dobrze, bo już kolejny raz się pojawiają w tej serii larwy od superkontynenta. Bardzo fajny kolor. Tylko niestety ostatnio miałem bardzo mało czasu. Nie pozwalała pogoda też, żeby pochodzić, połapać. A jak już się udawało, no to niestety ryby wtedy nie chciały współpracować. Także tak to wygląda po drugiej paczce. Lecimy z paczką numer 3. W kolejnej paczce dosyć spory gabarytów. Tutaj nam się zaplątało. Dobra. Paczka otwarta. Kolejna paczka łączona. Także mamy tutaj kilka rzeczy. To było. Dobra. A tutaj mamy, co mamy. Kolejna porcja buletów. 5 sztuk w rozmiarze 7 gramów. Tutaj mamy. Mamy jeszcze jednego tego Big Heada, tylko tym razem w innym kolorze. Ostatnio był taki okoniowy. Tym razem mamy taki niebieski z takim lekko pomarańczowym brzuszkiem. Także zobaczymy, jakie efekty będą na te przynęty. Jestem bardzo ciekaw. Także zobaczymy już niedługo, mam nadzieję, że uda się na dniach wyskoczyć i potestować większość. Kolejną paczkę z paczki. Zobaczymy, co mamy tutaj. Tutaj mamy od Soft Lure, chyba nie, tu jest OSI, OSP, tak się nazywa sklep. Od OSP mamy 10-centymetrowe wormy. Widzicie kolor 048, quantity 1 sztuka. No tutaj sztuk jest 1, 2, 3, 6. Zobaczymy, jak one wyglądają. No, są takie dosyć spore. Silikon taki trochę twardawy, ale do metody Wacky Rig, jak dobrze kojarzę. Także do tego powinny się nadać. Jest to metoda taka bardziej pod basy przystosowana. No ja ją spróbuję sprawdzić na okoniach, także zobaczymy, czy się sprawdzi na okoniach u nas. Kolor taki zielonkawy, oliwka taka, także może być bardzo fajny, taki typowo okoniowy, myślę. Gulp. Także co, no zobaczymy. Kolejna paczka. No tutaj już nam wyskakują rzeczy z niej. Także mamy coś małe, dodatkowe. Dobra. W kolejnej paczce mamy kolejnego żuczka. Tym razem w takim zielonkawym kolorze. Jego już chyba też miałem, ale nie pamiętam, także co my tutaj mamy? Tutaj mamy
zestaw haków offsetowych jeszcze. Takie no-name'y w rozmiarze 50 sztuk. Niestety rozmiaru tutaj nie widzę. Także zobaczymy później. Kolejną paczuszką. Kolejną paczką są, albo jest, mocno zaklejone. Coś bardzo małego. Co my tu mamy? Taki mały wobleczek. Do Twitcha myślę, będzie dobry. No na pstrągi. Może dostać egzamin. Pstrągi już niedługo startują w Polsce. W Anglii musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Jeszcze parę miesięcy, zanim w Anglii wyruszy sezon pstrągowy. Także taki myślę mały twitchowy woblerek. Na pstrągi powinien się nadać. Pstrągi czy okonie, tutaj jakaś jest lekka wada na środku. Także tak to wygląda. No myślę, że przyzwoity. Trochę ta wada, chociaż nie jest taka jakaś tam super specjalna, ale jakaś tam jest, no tylko powiedzmy. Dobra. W ogóle jak chowamy i przechodzimy dalej. Teraz latuje największa paczka. Spróbujemy tutaj centralnie od góry pościachać. A tutaj mamy pudełeczka. Są to trzy pudełeczka. Które znacie z poprzednich materiałów. Te, jeśli dobrze pamiętam, zamówiłem w Monetach, także po dobrych, za dobre pieniądze. Tam wyszło bardzo, bardzo tanio. Dlatego też zamówiłem 3 sztuki. Także zapas pudełek jest. No i została nam ostatnia paczka. Także przechodzimy już do ostatniej paczuszki dzisiaj. I zobaczymy, co tu się skrywa. Jest to kolejna łączona paczka. Mamy. Oj. Tutaj wszystko już spada.
Tak, tak. I mamy tutaj jeszcze taką jedną paczkę. Tą na razie damy na bok. Sprawdzimy te tutaj małe rzeczy, co mamy. Tutaj mamy ze sklepu Samola magnesiki. No jest dosyć mocny. Także mamy magnesik z linką i karabinczykiem. Mamy dwie takie sztuki. Także zobaczymy, czy zda egzamin. Ostatnio zamówiłem taki trochę mniejszy, no i niestety często mi podbierak się odpinał. Magnes nie wytrzymywał wagi. Ten niestety nie pamiętam, do jakiej wagi jest zalecany. Ale jak znajdę informację, to wam dodam gdzieś w komentarzu. Kolejna paczuszka. Kolejny taki woblerek pod Twitcha na pstrągi, myślę, będzie idealny. Małe kotwiczki. No, przy większych pstrągach nie wiem, czy nie będą wymagały wymiany. Kółeczka też takie dosyć cienkie, także myślę, że i kotwiczki, i kółeczka wymienię w tych woblerkach, znaczy w tym woblerku. Chociaż patrząc po opakowaniach, zakładam, że są tutaj kolejne dwa podobne, tylko że w innych kolorach. Także zobaczymy kolejne dwie paczuszki, czy miałem rację, czy się myliłem, ale widzę, że tak, mam rację. Także kolejny woblerek, tutaj taki srebrny, z zielonym grzbietem, pomarańczowym brzuszkiem. No, sytuacja podobna, kotwiczki i kółeczka, podejrzewam, że do wymiany. Sprawdzimy jeszcze tylko, jak wygląda kolorek po wyjęciu z folii. No bardzo, mi się bynajmniej bardzo podoba. Z takimi letkimi, widać tutaj, cętkami, także myślę, że na pstrągi się nadadzą. No i otworzymy już trzeciego, bo zakładam, że jest to samo, jak obstawiałem na początku. Tak, tak jak obstawiałem, tak też jest. Tutaj mamy taki ciemny, kolorystycznie. Już nie będę go wyciągał. No co, no czekamy na marzec, połowę marca i kiedy sezon pstrągowy ruszy i zabierzemy woblerki nad wodę i zobaczymy jak się sprawdzać będą. Także otwieramy ostatnią paczkę, tutaj troszeczkę miejsca sobie zrobię. I zobaczymy, co się skrywa w ostatnim opakowaniu, w ostatniej paczce. A w ostatniej paczce, tak dobrze się trafiło, bo jesteśmy przy temacie pstrągów i pod te pstrągi, pod brodzenie na pstrągi zamówiłem sobie taki, jakbym powiedział, pas, pudełeczko do brodzenia, także
tutaj się otwiera od góry. Także z góry otwieramy. Tutaj fajne takie nawoblerki do zawieszenia. W kolejnej kieszonce mamy pusty pojemniczek. Także tutaj jakąś fluokarbon czy coś podobnego. Tak to wygląda. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze małe kieszonki na jakieś woblerki, obrotówki czy tam jakieś inne mniejsze rzeczy, żeby nam się tutaj nie walały nigdzie. Po drugiej stronie w kieszonce mamy kilka takich mniejszych i jedną dłuższą, także też na jakieś woblerki czy tam jakieś inne rzeczy. Pas do związania dookoła. Tutaj mamy taką kieszonkę na wyczepiacz czy na coś podobnego. Też jest blokowany, także bardzo fajna sprawa. Z drugiej strony już tego nie ma, jak widzicie. No co, no to fajne jest na woblerki, także można spowiesić. Dla przykładu wezmę jednego, gdzieś tutaj był otwarty. I przykładowo tutaj sobie wkładamy, wieszamy i sobie fajnie wisi, także bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, na dole są dziurki, że przy browodzeniu, gdy nam woda naleci do środka, ona sobie fajnie spłynie. W zeszłym roku chodziłem z takim podobnym, ale materiałowym. No i często gdzieś tam wszedłem w wodę powyżej tam pasa, często mi się to moczyło całe, woda się nabierała, no i było trochę dużo cięższe i później, gdy zaglądałem, to było sporo wody i no i było takie trochę to mało komfortowe. No ale to myślę, że to fajnie zda egzamin, także jestem bardzo ciekaw. Ale niestety, no trzeba czekać teraz do połowy marca do pierwszych wypadów na pstrągi, także no co, tak jak wspominałem, wszystkie linki będą w opisie pod spodem, pod filmem, także serdecznie Was zapraszam. No i co, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne materiały, pozdro. Siemanko, witam ponownie. Tak jak wspominałem, na dzisiaj to wszystko, także mam nadzieję, że znów kilka ciekawych rzeczy udało mi się Wam przedstawić. No mi się bardzo podoba ten taka nereczka, bym powiedział, do brodzenia. Myślę, że to super zda egzamin. No jest parę fajnych gumek. Te woblerki biczowe też myślę, że super będą. Ale to niestety trzeba poczekać jeszcze parę miesięcy i wtedy będę mógł Wam powiedzieć coś więcej. Także co, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejne materiały i widzimy się już, mam nadzieję, niedługo nad wodą. Także pozdro, trzymajcie się, pamiętajcie, łapeczki w górę, subskrypcja na kanale.